Dobra, powinno już działać. Także cześć, ludzie. Dzień dobry. Jesteście na Twitchu, nie ma, ale ogólnie już się streamuje. Więc zaraz będzie. Poczekamy chwilę. Zaskakuje z rudy, tak. Smutne, ale. O. Dobra, chyba już działa. Bo chciałem pójść? Co? Chcesz zobaczyć kotki w piwnicy? O, działa, cześć ludzie. A na sobie fajną animację zrobiłeś. Jaką? Tu w tle? No. A wiesz co, to jest jakiś taki darmowy loop z YouTube'a. Jak sobie wpiszesz background loops, to na YouTube'ie prawie wszystkie są za darmo i możesz sobie pościągać. Dobra. Dobra, ludzie, gramy w niesamowitą grę, która nazywa się Balderdash. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Zastanawiam się, jak daleko jest wierny oryginałowi, bo nigdy nie grałem. Wiesz co? Ogólnie, no, zasada gry jest taka sama, ale nie jest to kopia, taka jeden do jednego. Jest to wzorowane. No, ale stylizacja jest ładna. Przywodzi na myśl Nessa. No, najbardziej sobie denerwuje to, że te wszystkie kamienie cały czas się trzęsą i można dostać... Bóg no Boże. Jak się ogląda, to jeszcze jest spoko, ale jak się gra, to tak rozprasza, że ja jebie. Jeszcze widziałem taką drugą wersję, która była ładniejsza, ale no, z prawdziwym Balderdashem to już niewiele miała wspólnego. Dobra, to ten diament oleje, bo już go chyba nie dostanę. Przyszatem jest gra. W ogóle dzisiaj będziemy grali w najlepsze gry świata. Patrzcie, to jest gra, nie? Jakieś Minecrafty. Ciekawe, na którym levelu zacznę się wieszać. Jeszcze diamentów? Zero. Okej, to idziemy do wyjścia. Nie pamiętam, czy jakieś bonusy się dostawało za większą ilość diamentów, czy nie. Ja zawsze w tej grze kontynuowały te klocki, które spadają w bok. No to wszystkie spadają w bok. Właśnie o to mi chodzi, że jak była ta sytuacja, że spada w bok, nigdy nie wiedziałem kiedy. Jak to? No jak się podkopisz pod nie, to spadają. Patrz, kopie, znaczy jak podkopię się pod, to spadną, ale czasem tak spadają, wiesz, w bok. No to patrz, nie teraz. Kiedy. Teraz jak masz w taką wieżę trzech i odejdę, to spadają. Nie no. O, to jest denerwujące. Ja pamiętam, jak grałem w jakąś taką wersję, gdzie były takie jakieś latające dyskietki. To było w ogóle za czepizy te. W ogóle muszę znaleźć kiedyś tam tą grę w Fortnite. Kiedyś w bibliotece w szkole miałem taką śmieszną grę. Dynamite Joe się nazywała. Zgadnij, kto by dzwoni Bremu. Czekajcie, sobie czat przesunę. I to było coś jakby połączenie Balderdasha z Bombermanem. O, czat. To było dopiero dziwne. Dobra, mam czat. Ale stary, jak ja wtedy nie miałem, z 10 lat? Ja się bałem tej gry. To było strasznie takie stresujące. O, fuck! Niepodobne. Już się bałem, że to na mnie spadnie. Utknąłem. Muszę się zabić. Zgadzałem, chcemy Minecrafta. Nie. Zagraj w Montezumę. A bo właśnie. Że wrzucisz Minecrafta, jak ją skończysz. Drodzy ludzie. Ja sobie teraz gram w Balderdasha. Bo to jest całkiem ciekawa wersja. Ale będę miał do was potem prośbę, żebyście powysłali różne linki do właśnie takich gier retro z NES-a, z Atari, itp. itd., które można grać sobie online. Ten emulator się, a online. I najfajniej jest z multiplayer, to bym z Whiskasem, który ze mną pograł. Gdzie to jest wyjście? Trzeba będzie tą Kajderę ogarnąć później. Ale to za chwilę, jeszcze nie wysyłajcie. Bo póki co chcę sobie w to pograć. Dobra, mam już wszystkie diamenty, tylko nie wiem, gdzie jest wyjście. U góry? Zazwyczaj jest w prawym dolnym rogu. O, tu jest. Dobrze, się na starcie był. Tak? Dobra, mniejsza. Ciekawie, ile w ogóle poziomów jest.
tym świecie 4, tam jeszcze 4 w następnym. A później mi mapa zniknęła. Hmm? Mapa zniknęła, nie zdążymy doczytać ile. Dobra, to już się robi zabawnie. Tu moda nie mam, czy się nie załadowa? Wydawałeś kiedyś. Nie wiem, nie pamiętam. Mogę ci dać jak chcesz. Oczywiście znowu nie wiem, gdzie jest wyjście. Wow, to było pretty neat. Tam po tym kamieniu, czy tym kamieniem uciekłeś. Wiadomka. Była taka piosenka tych dzieciaków, co na Fox Kids śpiewały pseudo hip-hop. Co? Nie oglądałeś nigdy Fox Kids? Nie oglądałem, ale nie kojarzę nic takiego. No, to z czasem między reklamami puszczę takich dzieciaków, co pseudo hip-hop grali. Hop Kids się to nazywało. Obczaj sobie na YouTubie. The fuck? Nie pamiętam nic takiego. No bez jaj, gdzie tu jest wyjście? Nie wiem, gdzie jest wyjście. O, znalazłem. Dobra, idziemy do wyjścia. Kiedy następny odcinek interaktywny? Nie wiem, bo jutro wyjeżdżam. Czemu jesteś rudy? Bo mi świeciła lampka w głowę. Mi się tak wydaje. Jestem szatynem. Szatanem. Tak. O, to są te motylki. Może kiedyś to było coś innego, ale motylek też może być. One wyglądają trochę sugestywnie. O Boże. Ty, co ja mam tutaj zrobić? A to była jakaś ten... jakiś chyba musisz kłyk, je zabić. Że jak one wybuchały koło czegoś... O, to się wtedy diamenty robiły, tylko nie pamiętam z czym one się zderzyć musiały. Chyba nie z tobą. Ile jest delayu w ogóle? Z 5 sekund? Kurczę, nie pamiętam o co kaman z tymi motylkami. Fuck! Już ktoś ma nick zygigwy. Bardzo ładny. No, próbuję. Kurczę, co z tymi motylkami? O fuck, motylek mnie goni. Zderzył się? Nie zderzyły się. A może ja muszę tym ubić? O! Haha, zabiłem! Bydlaka. Jeszcze na tego poczekamy. No, chodź tu. Jeszcze jednego muszę zabić. A, jego kamień przygwoził. Dobra, to upolujemy tego. Normalnie Metal Gear Solid. Fuck! Kuźwa. O właśnie, pierwszy Metal Gear był fajny. Ty, czy ja straciłem wszystkie życia i muszę wszystko od nowa przechodzić? Masz hasło 0000. A gdzie mam? Chyba to od świata dopiero jestem. No. Jak przejdziesz świat, to dostajesz hasło do kolejnego, a nie poziom. Bieda. Kurde. Mapa jak w Mario Trójce. Kiedyś te gry były wymagające. No. Nie. Dobra. Nie szkielety, to chodzi cały czas w przód. Fank. Kuźwa. Ja poodpowiadam ludziom. Ktoś pyta, jak dodać link na tym, na YouTubie do Facebooka. Musisz mieć partnerstwo. A nie wiem. Mi się wydaje, że każdy może, ale... Znaczy chodzi o ten taki na banerze, a nie link. O, tutaj zrzucę ten kamień na niego. Patrz, jak jestem mądry. Kuźwa. Brawo. Ty wiesz co, nawet nie jest duże opóźnienie. Ja mam teraz opóźnienie jakąś sekundę czy dwie może. Czytam komentarze, znaczy to co piszecie na czacie, ale aktualnie nie piszecie nic jakoś zabójczo inteligentnego. Cześć, psycho. No ja jebie! Game over.
Ten motylek jest zły. Pierwszego świata nie przejdę. No, przypomniał mi się, jak dostałem kiedyś bremowy film z aplikowania spirali do masicznej. Co? Jest na YouTube i Ult Insertion się nazywa. Okay. Dostałem ustęp stampa, bo chciałem o tym wiedzieć. Ziernik układają. A motylek mnie goni. Na live to otworzył. No chodź, ja jebie, on jest fajniejszy niż ja. Wybuchła jedną kratkę dalej. Jaki jest najlepszy sposób, żeby zabić tego motylka? Może spuszczę na niego kamień tak z góry. Właśnie wydaje mi się, że musi być pod tobą. To musisz być, wiesz, parę kratek od niego, żeby kamień mógł spaść. What fuck? To jest najtrudniejsza gra, w jaką dzisiaj grałem. Ja grałem dzisiaj tylko w to, więc nie kłamię. No ja nie wiem, głupiego motylka nie mogę pokonać. Dobra, zrobimy mu taki korytarz. Zrobimy na niego te kamienie. O, to będzie dobre. Grasz na klawiaturze? Tak. Ja sobie joystick podłączę, tak hardcore'owy. Jej! Udało się! Sukces, to jeszcze jednego musimy zabić. Dobra, jakąś cwaną pułapkę się na tego zestawimy. Powiedzmy, że tutaj... Fuck, kamień mi spadł. Że tutaj. Nie, idź, idź. Won. Nie, spieszyłeś. O! Nie! Nie. Nie. O, niech tylko tutaj podejdzie. Teraz gdzieś zniknął. O, idzie, idzie, idzie. Aha! Różowy bydlak. Dobra, gdzie tutaj wyjście było? Siedemdziesiąt sekund ci zostało. Lepiej szybko szukaj. No spoko. Śmiałem się, jakbyś teraz zginął. Dobra, udało się, sukces. Najlepszy dzień mojego życia. No kurzio, no nie mówcie mi, że teraz muszę to przechodzić. Wszystko. Mm. Nie były aż takie trudne. Co? Nie były chyba aż takie trudne. Ale nie chce mi się tego przychodzić. Ale. No dobra, zobaczymy co się stanie jak przyjdę. Już nie świeci. Trzynaście diamentów muszę znaleźć. Fuck, zagapiłem się. Kurde, no nie chcę mi się tego przychodzić. Dobra, jak macie jakieś linki do gier takich retro, w które można sobie pograć, to możecie powysyłać. Bo jak tutaj nie mogę przejść do kolejnego świata i za każdym razem będę zdychał, to mi się średnio chce. Przejdź sobie Super Mario Crossover. Doktor Mario ktoś mi wysyła. Zobaczymy co to. Mi dałeś linki do Doktor Mario? Grałem kiedyś. Ale nie chcę grać w Doktor Mario. Dobra. Super Mario Crossover sobie zagraj, kojarzysz to? Nope.
To jest Mario, gdzie możesz grać o, postaciami. Ktoś mi Pac-Mana wysłał, w Pac-Mana chcę. Możesz grać postaciami z innych gier z NES-a i A, zachodzi w to, kontrolę. grałem w to. Mam tego kolesia nawet zasubskrybowanego, który to stworzył. Jedną rzecz spieprzę, nie da się skakać nad kwiatkami, tak jak Mario. To był taki motyw, że jak Sprite nawet trochę dotykał cię, to i tak mogłeś przejść nad kwiatkiem, a w tej grze się tego nie da, więc nie da się speedrunować. Dobra, zobaczmy jak... jak będzie Pac-Man działał. Dobra, trochę... niezbyt chyba ambitna kopia Pac-Mana, ale zobaczmy. Tutaj trzymasz przycisku? Bo lubię. A, tu się zatrzymuje. Tak średnio Pac-Manowe. Nie, nie zatrzymuje się. Łaka, 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 łaka. Nie mówiłem tej gry, nie potrafiłem jej przejść. Ja też. Ja nie przejdę pierwszego nawet poziomu. O, oh, madafaka. Du. Nie! Dlaczego on był... Aha. A, dobra. Przynajmniej się nie resetuje całkowicie, o tyle miło. Może jeszcze parę żyć chyba. Nie wiem. Ciekawe, czy przejdę pierwszy poziom. Oh shit. Shit. Mam jeszcze jedno życie. Nie przejdę pierwszego. Fuck. Game over. Dobra, nie gram w to. Co my tu jeszcze mamy? Czytam wasze o, komentarze. O, było zawsze zabawne. O, jakaś świetna reklama. O, to chyba skądś znam. Jakaś gówniana reklama. Nie, reklama nie, nie chcę w to grać. Dwie pańki w akcji, dzięki. Bomber pingu. Czy będzie Bomberman? Który jest pingwinem? O, Grypegazus. O, Jesus, uwielbiam reklamy w grach. Kurczę, ludzie. Co by tu wybrać? Pac-Man Multiplayer. Masz to, wygląda na wierną kopię. Pac-Man Multiplayer. Ale to trzeba ściągać, to nie, to coś online. Może w ogóle. Street Fighter Flash. Bremu chyba odkryżył siebie, jestem na streamie, bo zaczął spamować tym. No. Dzwonieniem. No Happy Wheels to nie jest gra retro. Na Skype'ie ci podesłałem. Zobacz. Czekaj. Patrzę. Super Mario. A, to jest teraz strona, gdzie są te wszystkie te NES-owe te? No to wygląda. Dobra, to gramy w Mario. Ała, twoje krzesło. Tam jest super kontra, to polecam to odpalić. Jest chuj trudna. Dużo trudniejsza od tej pierwszej. Mario.
Dobra. Czy ja już gram, czy to jest... O, dawaj. Chcę grać. Enter A, Z, nie wiem. ZX, chyba. Działasz, nie działasz? Enter, spacja. PR. Cokolwiek. No widzę, że nawet. Są kontrole podane. O kurde, wiesz jak to laguje? Jak? Cholernie. Wow. Bez jaj, spopolniony tempa. No to jest Java. Znam inną chujowo zrobioną grę w Javie, nie? Ej, ale naprawdę. Nie, bez jaj nie da się w tym grać. No i życie. Wiem, ale to w ogóle nie jestem w stanie w cokolwiek trafić, bo po prostu się poruszam do przodu. Nie, to nie ma większego sensu. Mam zasoby komputer na Mario, no wiem. Dobra, niech on będzie ten... Happy Wheels. No przynajmniej będzie działać. Nie wiem, czy mi się ludzie tak długo podniecają. Fajna jest. No jest, to jest taka prosta gra na 5 minut. No jak na 5 minut, jak tam cały czas nowe poziomy dochodzą. Nie wiem, jak ja w to grałem, tylko się z wózkiem inwalidzkim z backstage'u zjeżdżało. No nie wiem. Dobra, gramy. Działasz? Koleś? Nie działasz? O Jesus, to się loadinguje. Teraz plus, ale na emulatorach też jest lipnie. Jej! Pięknie niebieski ekran. Jak już za dawno nie grałem. Dobra, zobaczmy co tu jest. Dzięki, wiem, że mam piękne włosy. Uja! A, to jakiś Park BMX. Zobaczę sobie. Napiszcie mi, jak się łapie te różne takie liny i tak dalej. Bo tutaj jest napisane Shift Control. Co to właściwie robi? Spacją się skacze w niektórych tych. Z się puszcza, a łapie się. O mój Boże, ja się wypadł. Bierny, przejechałem mu po głowie. Czy jest, znaczy, kontrol wychodzi z roweru? Nie, chyba nie. Ale musi mi napisać, co robi, a nie pisać spacja. Oj. Coś mi się stało z rączką. Chciał, żeby zwolnić. Wygrałem. No zwolniłem przecież. Du-du-du-du-du-du. Heard the donation. What the fuck? Moje serce jedzie. Jak słodko, to ja się czegoś napiję w międzyczasie. Jak sobie uroczo jedzie. Dobra, już kapuję. Pomysłowy poziom, ale nudny, więc. Więc nope. Battle run. O, Jesus.
What the fuck? Jeszcze raz. No pokój mam. Ja pierdzielę. Ten debil PewDiePie chyba na tym grał. Dlaczego debil? To się dzisiaj groju. Przyszedłem. Daj. Song of Triggers. Dziecko się fajnie posypało. Dziecko się... Nic nie powiem. Co? To jest Phoenix Wright. No i tu muzyka gra. Jaka? Nie wiem, muzyka zrobiona z gry. Ja jebie, ludziom to się nudzi. Dobra, poszukajmy czegoś... Czegoś retro. Retro. Icy Tower, o Boże, nie. Nie widzę Icy Towera. Zgra dla plepsy. Jak chcesz retro, to odpal pasjansa pająka. Tak. Drugo, ta babka, co napisała Harry'ego Pottera, no, jest jedną z najlepszych tych graczek z Sapera. O Boże, ktoś mi wysłał coś przerażającego. Co? Nie. Najlepszy emulator NES-a, ludzie, to jest FC UX, więc nie pieprzcie, że jakieś inne, jak się na temacie nie znacie. O, Bubble Trouble. To było fajne. Bubble Trouble? Aha. Czy nie jest ta gra z tymi dinozaurami? Jest. A, to, no to było fajne. Ja to znajdę. Wiem, co zagraj. I wanna be the guy. Nie. Znasz? A, to jest jakaś głupia wersja. Donkey Kong. Oryginalny taki? Donkey Konga. O, widzę, że taki klasyczny. Tylko ja nie mam pojęcia, jak to się grało. Tylko wiesz, że muszę dojść na górę, tak? A beczki mnie pewnie zabijają. Czemu ta beczka zjechała po drabinie? Bo one tak robią. 25 metrów, czy to dobrze? Bo mogę przeskakiwać beczki. Swoją drogą, Mario był wtedy znany jeszcze jako Jumpman i był stolarzem. A skąd wiedzieć, kiedy zjedzie beczka po drabinie, nie wiem, tamtej widzisz, że zjeżdżają. Fuck. Pamiętam. Almost. O, w Tetrisa mogę jeszcze pograć potem. Ludzie chcą Battle City, czyli popularne tanki. To się ze spacją pisze. To zaraz. Utknąłem. Mój Boże. Uwaga, ja się cieszę, że nie mam telefonu slidera. Oto ja sobie teraz pożyczyłem, cały czas go rozsuwam i zsuwam za zabawy. Co? No slider, wiesz, ten taki telefon rozsuwany. Jak masz klamszele i masz cegiełki. No i cały czas się tym bawię. Jakbym miał swój własny, to bym się rozpierdolił po tygodniu od tego. Patrz, jak wysoko jestem. Ja... Wow. Ja cię w chuja zrobię. Patrz, uratuję zaraz księżniczkę. Ho, ho, ho. Nie była księżniczka jeszcze. No i zajebał mi księżniczkę. Dobra, nie wiem, jak to można było kiedyś grać. Dobra, nie. Tetris. Był taki fajny Tetris. Tetris Friends? Ten, co Mandzio w niego grał? Chyba tak. To ja Tetris, tam konto tak. Nawet mam. O, to. Dobra.
daj ruszę do tego. Przerwa na siku. A ja włączę tego. Ja te konto miałem.